Cześć i czołem, moi kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Eurotrack Simulatora 2. Słuchajcie, dzisiaj nowa trasa, nowe wyzwanie i nowy ja, szczególnie tak nowy. Nagrywałem chyba ETS-ka ze 2-3 dni i wszystko byłoby ładnie, wszystko byłoby pięknie, gdybym wiedział, gdzie jestem, bo w sumie się trochę zgubiłem. Przyznaję bez bicia. A, tutaj jestem właśnie. W Kopenhagen jesteśmy. I co możemy pięknego, ładnego, ciekawego zrobić? Mam jakieś pół godzinki, więc zakładam, że mniej więcej ten odcinek będzie miał właśnie taką długość. Szukamy trasy ciekawej, szukamy trasy fajnej, szukamy trasy. Dobra, bo teraz szukamy trasy takiej, która nam pozwoli troszkę zarobić i może niekoniecznie dużo się narobić. Puste palety. To jest, przepraszam, że to powiem, ale to jest chyba najgłupsza możliwa trasa. Wieść 600 km puste palety, więc jako, że ta trasa jest głupia, to jej nie chcę robić i jej nie zrobię. Ale zacznę coś ciekawszego, bo chciałbym, wiecie, trochę po Niemczech pojeździć. Wiecie, że ja lubię po Niemczech jeździć, ale w sumie nic fajnego takiego nie znalazłem. Użyte opakowania. 843. Czy to tu jest 600? Dobra, zróbmy to. Zarobek słaby, trasa w miarę krótka, ale ciekawa. Te podwójne naczepy, jak wiecie, się bardzo ciekawie wozi. Ile mamy do spania? O, 4 godzinki. Mam, słuchajcie, 4 godzinki. To myślę, że możemy spokojnie... spokojnie taką traskę zrobić. A jak wiecie, z moją prędkością przelotową trasa powinna w miarę przyjemnie, w miarę krótko. Dotarłeś na miejsce. Następnym razem. Wybaczcie, w miarę przyjemnie, będę krótko minąć. Przepraszam. Na pewno to, może nie na pewno, ale podejrzewam, że to wyciąłem, więc albo przyspieszyłem. Praca mi po prostu ściga czasem, nie? Uch, czuję, że to będzie ciężka przygoda. Nie będzie to wcale łatwa trasa, ale tak naprawdę długa nie jest. No, myślę, że w jakieś jeszcze pół godzinki się złapiemy i będę mógł wracać do obowiązków, które mi stawiła moja piękna małżonka. To już było gorzej. Skręć w prawo. No, no, dawaj zielone. Mam teraz straszne, że tak powiem, Saigon w robocie i tak to niestety wygląda. Skręć w prawo.
stoimy z czasem. No będzie z panką, niestety, no ale co zrobić, nie poradzimy. Właśnie, bo tak odpaliłem tą grę, nawet nie wiem jaki mam kredyt w tej chwili, 11 tysięcy. No jeszcze troszkę rubelów jeszcze muszę zarobić, no, żeby ten kredyt spłacić ostatni. No, że ten zakręt przejechałem prawie bez uszkodzeń, to jest, jestem z siebie dumny, to jest sukces. Byśmy tylko teraz w tej naszej Danii mogli się rozpędzić ładnie i wjechać na jakąś zacną autostradę w Niemcowni, gdzie będziemy mogli zasuwać 140 na godzinę. Taki jest cel. Taki jest cel. Ile te palety ważą? 16 ton. No czuć, czuć, słuchajcie, tą wagę jakoś mimo tej, myślę, że zacnej ilości koników, ciężarówka coś tak się nie zbiera ładnie. Ale tu jest z górki, więc powinniśmy jakoś tam się ładnie rozpędzić. No, tak jak mówiłem, słuchajcie, w pracy mam Saigo Nixon, straszny. Szykuje mi się weekend, cały weekend, calutki weekend w pracy. I jestem lekko skatowany, nie? Tak naprawdę pracuję teraz ostatnio po 10 godzin dziennie, tak mniej więcej. Tylko jeszcze to drugi dzień siłownia. I powiem wam, wczoraj miałem nagrywać tego ETS-a, ale wróciłem do domu po 7. Wyszedłem z domu o 5.30 i wróciłem o 7.00 i generalnie byłem mega skatowany i tak naprawdę 7.30 już spałem? Czy może 7.40, no. A jeszcze znowu mandat. Świetnie, świetnie. Szykuje nam się kolejna trasa w ETS-ie, do której dołożymy. A teraz chyba po tym moście, jak dobrze pamiętam, wjeżdżamy do Niemiec. I to jest bardzo korzystna sytuacja. Także jutro też miałem ambitne plany na nagrywki, na vlogi, na wiele, wiele innych rzeczy. Chciałem też live'a zrobić takiego jakoś może w okolicach południa, ale w związku z pracą i tym podobnymi rzeczami to naprawdę jutro, moi drodzy, do pracy. Wrócę, tak myślę, około 12, bo też bym chciał trochę odpocząć, też bym chciał pójść na siłownię, więc tak myślę, pójdę na 6, bo pracuję tak może do 10, do 11, a potem na siłownię, więc pewnie około 12 wrócę. I coś tam nagram wam, myślę, ale raczej nie będę też robił strumyka, bo nie czuję się jakoś na siłach. Nie mam ochoty, tak naprawdę mi się podejrzewam walną i poszedł spać już nawet teraz. Nie jest to niestety dla mnie łatwy okres. Jeszcze zaraz przyjdzie stół.
Zaraz przyjdzie kotek i tak. Nie, słuchajcie, wcale łatwo. Się zorganizować. Szczególnie, że naprawdę mam bardzo, bardzo dużo pracy teraz. Policja. To pokazuje tylko stan mojego zrelaksowania dzisiaj. 8 tysięcy już poszło na kredyty, na trasie zarobię 12. Koncentracja, poziom markowy. No z pozytywów 200 km już poszło, mniej więcej. No to myślę jest pozytyw. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Mamy spoko prędkość, 135 to jest, czy 4 to jest naprawdę już prędkość, która pozwala nam szybko te kilometry działać. Tylko żeby nam się jeszcze nasza ciężka roweczka do tej prędkości rozpędziła. Trzeba prawym przejechać. Po wysepkach, po poboczu, po pasie awaryjnym. Ważne, że się udało. Ale coś tam będzie zarobił. Ma ładną kasę zarobił, widzę. Będzie, jestem z siebie dumny. Musisz na moje mandaty zarabiać, byku. Blisko połowa trasy za nami. No tak, w 40 minutach się podejrzewam zmieścimy. Jest Niemcownia. Dobrze, dobrze. Pocisnąłbym go jeszcze do tych 140, tylko że on już się nie rozpędza, zobaczcie. On już się nie chce rozpędzać, szczególnie na prostej drodze. Co jest pewnym kłopotem? Tu jest z górki, dołożymy prędkości, ale... Hola, Boga.
Znowu bym zrobił 5000 mandatów. A tak to chociaż jest szansa na jakiś mały zarobek. Spłynie za godzinkę. Więc tak naprawdę za godzinkę to trzeba by już powoli szukać jakiegoś miejsca. Bo nie odjadę w takim czasie, nie ma szans. Chciałbym za 200 na godzinę jechać. Ponad. Więc słuchajcie, jak nie zapomnę, na kolejnym postoju śpimy. Jeśli ta policja musiała gdzieś zjechać, bardzo mnie to cieszy. No i teraz ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest jakiś postój. Zobaczmy mapkę. Zobaczmy, moi drodzy, mapę świata. Ojej, jak daleko. Naprawdę nigdzie nie ma postoju. To ja mandaty na łapie, jak nic. Zobaczcie. Taki odcinek trasy bez postoju. No trudno. Tu trzeba jechać na maksa. I liczyć na to, że nas za bardzo nie złapie. Ani policja, ani tak ta trachometr, ta, jak się nazywa ten przyrząd, co? Macie pytanie, jak się nazywa przyrząd, który mierzy czas pracy? Tachometr, trafometr, jakoś tak. Nie pamiętam. Czy czują, że za chwilę będę łapał mandaty za przekroczenie czasu pracy? I jak nie zdołożymy na tej trasie? Trzymaj się lewej strony. A jechaliśmy chwilę 150, to była prędkość. Także dzisiaj kupiłem, dzisiaj od dawna tego nie lubiłem, ale dzisiaj kupiłem kupon lotka. Także jeżeli by się okazało, że jutro czy pojutrze będę miał nowego kompa i w ogóle to też wygrałem. Także wtedy możecie do mnie się jakieś o dofinansowanie zgłosić. Jutro pojutrze, może inaczej. Dzisiaj mamy 10, więc jeżeli około 12 albo 13 pojawią się live w super jakości, to oznacza, że wygrałem. Nie śpi, Czesiek.
16 minut. No za chwilę będą mandaty. Jak jestem daleko na mapie z panka? No już blisko, ale... Jeszcze ja wiem. Połowa trasy, połowa tego dystansu, 80 klocków. Te 12 minut. No jest kłopot, kurde. Przespałem w cudzysłowie spanie i teraz czekają mnie kolejne mandaty. Ciekawe, jak moi pracownicy, kochani, zarobią. Minuta. Zapatrzyłem się na czas, patrzyłem na mapę i nie zobaczyłem, uwaga, fotoradar. I już w tej chwili jestem mniej więcej na zero, jeżeli chodzi o tą trasę. Czyli tyle mniej więcej zarobię. Szukanie nowej trasy. To zapłaciłem za mandat. Koncentracja level markowy po prostu. Trochę zarobiliśmy, ale spłaciliśmy kredyt. 34 tysiące mamy, to 46 będzie. Mówię, jak dojadę tam. Ale plus jest taki, zobaczcie, że ci moi pracownicy jakoś zarabiają. To już nie jest taki, wiecie, mały zarobeczek. Tylko tak naprawdę ja skaszeniłem kompletnie, ale pracownicy, powiedzmy, kwotę moich mandatów, czy kwotę kredytu, jak zwał, tak zwał, zarobili. Prawie. Więc dzięki moim wspaniałym pracownikom zarobiłem na tej misji. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. A dobrze, dojeżdżamy. Jakiś, słuchajcie, ruch w interesie jest. Moi pracownicy zdobyli poziom. Więc coś tam też zarobili, spowodowali, żeby mieli jeszcze większe zarobki. Także idzie, myślę, mimo wszystko naprawdę, naprawdę w porządeczku. I jakoś, nawet pomimo tego, że ja skaszaniłem, to myślę, że i tak trasa była udana, bo w sumie fajnie było znowu coś nagrać. Nawet będzie skręt w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jesteś u celu. Co to się ode mnie pawliło? Co on nie zakręca, rozumiem, tak? Okej.
Oj, to będzie ciężkie. Kochani, dojechałem, nie zarobiłem, ale się przejechałem. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, piąteczka, hej!